Ja się pytam, hajcaj, gdzie są moje paczki? Groby, słyszałem. Jego parobek i sługus RODO. Kto to jest? Ja się pytam. Uniwersum Shot. Subiektywny skrót wydarzeń w uniwersum. 14 czerwca. Urodziny na szkolnej. Błogosławieństwo pastora Suchodolskiego. Bardzo dziękuję tobie, że ty przyjechałeś, ale ogółem coś mi na księżycu mówiło, no, że ty masz dzisiaj urodziny i chciałem ogółem złożyć ci serdeczne życzenia. Dziękuję bardzo, major. I żółwik, a jak? O tak musi być, cholera jasna. Musicie przez jakiś czas być ze sobą, poznać się, poznać swoje serca. Dzięki, major wielkie. Dziękuję jeszcze za te miłe słowa też. O. O, tak. U was też, żeby było dobrze, żeby była zgoda. A tutaj osoba jest młodsza i po prostu to twoja ogółem siostra i po prostu bardzo lubię ze mną chyba też rozmawiać. Oczywiście. I po prostu sam nie wstydź się, ja ci nic nie zrobię. Spokojnie. I jesteś, pamiętaj, nie zadawaj się z byle głównym. Oczywiście. Bo zobaczysz. Trzeba zawsze lata, być sobą. Lata minął. Tak. Kazanie księdza Bębeńskiego. Pilnuj, jak Pan Jezus Chrystus, żeby was nikt nie rozłączył. Zgodzicie, co ma prawo rozłączyć. Śmierć. Bo. I pożegnanie emigranta przez Jana. Wszystkiego tobie najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wujek Janek, również życi tutaj. Załóż piękną, ładną rodzinę i dobrze, żebyś za tą granicą żył. Żebyś nie narzekał, jak w Polsce narzekają ludzie. 22 czerwca. Paweł z Warszawy postanowił strollować Konona i dać mu fałszywy cynk, że Major i Sławek są u Meksyka na Boboli. Halo! Cieszy się! Sławek, tak! Sławek z Majorem jest chyba u Meksyka, bo mi tu kolega powiedział, że siedzą u Meksyka i robią live. Dzisiaj przyjechał? Tak, dzisiaj on mu tą piłę przywiózł dzisiaj z Niemiec. I na Meksykanę przywiózł, tak? Tak. I siedzi... I u Meksykanę siedzą, tak? No i Major też. No to powiem, że ja zaraz będę tam. Dobra, wiesz? Dobra, tak mu powiem. Zajdę do nich. Dobra. Ja wszystko spróbuję tego Sławka, wiesz? Dobra. Będę tam policja. Dobra. Wiesz o tym? Dobra. Wiesz o tym? No dzwonię, a ty no, też, no, żeby nie przyjechał. RODO przychodzi do Meksyka, by ten nie wysyłał donate'ów z imionami i nazwiskami jego rodziny. Czego oczywiście Andrzejewski nigdy nie robił. No dobra, jest i knur. Jak widzicie, znowu prowokacja jakiegoś pana. Nie wiem, co tu on tu robi. No słucham, o co chodzi? Słuchaj, tej rodziny mojej nie wpierdalam. Jakiej rodziny? Jakiej mojej rodziny? Jakiej rodziny, ja pytam się? Czemu włączasz Chojnickiego i Teresy Kolu? Kogo? No, ja nie znam twoich nazwiska. Jak? No nie znam. Piszę na twój internet. No jak to na mój internet? Nie rozumiem teraz. Co, że u ciebie było, czy u mnie było? U mnie tak było. A u mnie nie było? Było. Nie. Było. Co było, że kto był? Że wyzywasz moją matkę i tego, że była... Nie mogę wyzywać, bo nie znam nazwiska twoich rodziców, ani nie, twoich to znam, bo ty masz to same nazwisko. Ale nie wyzywam, możesz nagrywać. Ja nagrywać mogę swoje podwórko, ty mojego podwórka nie możesz nagrywać. Mam nagrywać, bo ja jestem za procesem. Możesz, ale... Ja ciebie nagrywam. Nie, to ja stanę za drzewem. Ja ciebie. Ja stanę za drzewem. Dobrze, że oni się dobrze, że się Major schował, bo Major nie chciał być nagrywany. Intryga z wkręceniem, że Sławek i Major siedzą u Meksyka, zbiera żniwo. No. A Major jest u ciebie. No, co ty myślisz? Ale nie chciał. I Sławek jest. No jest. No. A skąd wiesz? A wiem. Skąd? No. Szybko, no. Tak. Ale waszych rodziców nie wyzywam absolutnie. Wyzywacie, daj mi Sławka. Nie mogę ci dać Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę ci dać Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę dać ci Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę, a jak on nie chce przyjść, to nie przyjdzie. To ale on nie chce przyjść, no to ja ci mówiłem. Zawołaj, ja bym chciał... Nie, dzisiaj tego dobra. Nie chcę, to nie chcę. To... No, no nie, ja nie zmuszę. Ja z nim będę. A ty... Tak? No. Na Sławkę czekasz? No. Jakiego ja spotkałem? Mhm. No to zaraz mu powiem, no to wiesz. To wiesz co? Żeby nie zmierzył się pod moją potestą. Żeby się nie... A ty jego numer sprzedałeś, słyszałem. Nie, nie sprzedałem. No... Major sprzedał.
Toż majora nie było, ty nalajcie major teraz. Major sprzedał. No nalajcie, przecież popchnęłeś. Major! Toż majora nie było. Major sprzedał. No jak major sprzedał? Major i swój sprzedał telefon. Mój? Telefonu przed omyłkę. Przyszła do majora paczką, nagrał i cię sprzedał. Po czym Meksyk nagrywa sprzeczajki donoszącego knura. Nie wiem, czy to ogarnę, bo mogą mi zwrócić uwagę. Czerwca. Krzysiek ogłasza, że Meksyk ma dach pokryty eternitem. Czarne Majty łączy filmy w eternitowy VR. Aniś, nagrywam. A co ty nagrywasz? A tu dach! Tak nagrywam, że fajnie nakrycie masz. No i co? A dla państwa oddałeś? Co oddam? A co, to co zjadłeś? Co ja zjadłem? A miam miam! A to mi co znowu? A miam miam! Bo każdy człowiek musi oddać. Dla państwa. Co zjadłem? Śniadanie jadłeś? No jadłem, ja nie wiem. Po co ty tu robisz w ogóle? Dlaczego ty mnie nachodzisz cały czas? No, bo ja chciałem nagrać twój dom. Ale ty wczoraj nagrywałeś. A jeszcze raz nagram. No i co? Że masz rekotłuczny pokryty dom. No i co z tego? No i będą cię bawać. Kto? Eternit. Ale kto? Państwo. Tak? Za twoje pieniądze. Co? Za twoje pieniądze. Nie, za twoje. Nie, za moje. Za twoje. Nie. Tak. Nie. Za twoje. Nie. O, zobaczcie, proszę państwa. To jest właściciel, który ma dom pokryty materiałem rekotłuczny. Mam świadkę, który a to ludzie, nagrywa. A to ludzie przyjeżdżają? Osoby młodsze i tak dalej. Bezprawnie nagrywa mnie ten człowiek. Trują ludzi za państwo. Także mamy kolejny dowód, mamy, że bezprawnie ten człowiek nie nagrywa. Nie, ja prawnie nagrywam. A jaki to jest prawny? Ja nagrywam prawnie. Ty mnie też nagrywasz dobra. Moją posesję. A ty moją też nagrywasz? Nie, ja nie nagrywam. Nagrywałeś? Nie. Ze twoim zezwoleniem. A nie. Pieniądze dostawałeś za to. A nie. I się rozliczyć trzeba, wiesz? No, a ty też musisz się rozliczyć. Ja się rozliczyłem, a ty się rozliczyłeś? O, ty się rozliczyłeś. No, tak. Ja mam dowody, a ty masz? No to to podamy no. Prosto do tego, do skarbowu, do skarbówki. To porozmawiamy tam. No, ja mam kwit. No, dobrze. Ja mam kwit, ty nie masz. Także pisemko z tego. Widzicie? Ze skarbóweczki. Widzicie konfidenta? Tak wygląda konfident. O, z twarzy. Tak konfitura wygląda. No właśnie, tak konfident robi, że kolej wezmą policję. Ja nie wzywam. O, widzicie? No nie dalej mi się zasłania, widzicie? Ochrony środowiska i tak dalej. I przecież mówisz, że ja jestem konfidentem. No jesteś, a to nie jest. Nie. 29 czerwca. Na bramce pojawia się baner z napisem, że Krzysiek jest homo i ma bliskie kontakty z majorem. Całość podpisana Mexicano TV. Jeden człowiek wyrabia nade mną, co napiszą na mnie, jakie wulgarne słowa. Zobaczcie. I pytam was, a policja nie chce nawet przyjechać. Bo wiadomo, policja sama się boi. Stoję przed plakatem bardzo ładnym i chciałem dla tego człowieka bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Niech jemu Bóg wynagrodzi na tym świecie i na tamtym, jak umie się znęcać nade mną i tak dalej. Do wszystkiego dochodzi jeszcze przesłuchanie Jana Eł Borodo. I chcę tylko zadać parę pytań dla pana Jana Rodo. Panie Janie, pan szedł i pan podobno widział samochód. Jaki koloru samochodu był? Biały był samochód. Marka. A marki to jest daleko, co nie widziano. Tak. Ile ludzi było koło bramy? Jedna osoba była. Tylko. Jak wyglądała? Oj, przystanek jest 300 metrów prawie dalej. To ja jak mogłem zobaczyć tą osobę? Ale wzrost, mógłby pan zobaczyć wzrost. No. Widział. Wyższy ode mnie. Wyższy od pana, tak? Tak. Jak był ubrany? Podkoszulka biała była i ten, i spodnie czarne. I spodnie czarne, tak? Tak. Okulary miał na głowie? Słuchaj, ja go widziałem z przodu, czy go widziałem z tyłu. To jest różnica. Ja z tyłu widziałem, a nie z przodu. Ale? Wiem, że znalazł samochód i w dół.
Aha, a samochód gdzie stał? Stał przed twoją bramą. Przed moją bramą stał, tak? Pyszny grill wojenny. Na szkolną przyjechało tak dużo widzów, że wszystkich nie zdecydowano się wpuścić. No, ogółem, dzień dobry wszystkim, widzom. Oni, którzy nie weszli, po prostu, a jest, po prostu chcę pokazać, jaki jest tu ogółem grill. Po prostu jest tak, a nie inaczej. I po prostu widzicie, jeszcze co będzie po prostu. Karkówka, kiełbaska, chlebek boży, bułeczki, wszystko po prostu są, jest. Czyli to kamera? Moja. A i chciałem, a ta dziewczyna może być na moim kanale? Mogę. O cholera, ta wspaniała żołnierka była już ze swoim żołnierzem na szkolnej 17 wcześniej. A konkretnie 8 kwietnia 2018. No, witajcie ogółem. I właśnie jestem, jaki ja jestem, ale ogółem mam tu ogółem żołnierka. Trochę niższym stopniem, ale jest bardzo elegancka i chce mi, bo jestem, wiadomo. I... majorem. No, dziękuję. I... proszę panie majorze. Ole. Moje koronacja. To jest koronacja. O, nie koronacja na majora Polski. Trochę przekrzyżę? Właśnie, bo nie, bo oszałek nad lewym okiem musi być. Widać, że niższa stopniem jeszcze nie nauczona. No przepraszam, no. Trzeba ja nauczyć. Się dopiero uczę. Ja nauczę, zobowiązuję się tutaj, żeby w przyszłości nie było takich tutaj problemów. Ale sami zobaczcie, jaka ta żołnierka. Ona trochę jest młodsza ode mnie, ale po prostu zna się, jak to się mówi na robocie, jak to po prostu żołnierza tak zrobić, żeby żołnierz był... gotowy do walki. O, właśnie. Tak, trzymaj. No, dziękuję ci. Jesteś ogólnie wspaniałą kobietą, zawsze uśmiechnięta bądź i bądź po prostu sobą. A ogólnie dzięki, że przyjechałeś. Dziękuję. W sposób to wszystko po prostu robisz, żeby było po prostu całe te. Proszę Wojtek, często się śmiało. Ale jeszcze ja mam. Jeszcze nie zjedzałem. Kiełbaskę masz, ale wursta masz tutaj i te pałeczki grillowe. Produkt wieprzowy średnio rozdrobniony, parzony. To znaczy, że świeży. Widać, że widzowie się wykosztowali i zakupili sporo wspaniałego jedzenia ogółem. Impreza trwała w najlepsze do czasu. Do czasu, gdy biesiadnicy nie wyrazili swojej sympatii do majora. Bez chlebkiem. Bez chleba się nie najesz. Degustacja musi być. O tak. O. A to takiego hot doga trzeba zrobić bardziej. Proszę. Jeszcze przyłożyć. Chlebem. O. O. Ciepłe są. To dobrze. I degustacja. Testuj. Podmuchać muszę. Testuj. Testuj. Testuję, cholera jadła. Bo po prostu ma swoją działalność. Dokładnie. Podatki płacę. Podatki płacę. Po prostu masz mam prawo. Bardzo dużo... A to piszcie wszyscy. Ebru. Dużo widzów. Wejście w przodu. Wejście. Janek, chodź. Muszę poczekać. No i po prostu jesteście ogółem wspaniałymi ludźmi, którzy po prostu przyjechaliście ogółem do Krzyśka i do majora, ogółem do majora, bo lubicie mnie oglądać. Po prostu jesteście wspaniałymi ludźmi i po prostu ja takich ludzi szanuję, wszystkich widzów szanuję, bo jestem majorem. I zawsze będę, do końca chyba życia będę majorem. Bo to major to jak to major. A majora w przyszłości możemy się spodziewać znów takich wydarzeń? Może jakieś bardziej zorganizowane, bo to tak wyszło na kocią łapę? No pewnie, że tak. O. To wszystko będzie nagrane na moim kanale. I zapraszamy wszystkich do oglądania. Smacznego. Dziękujemy bardzo. A tak się robi. Brawo trzeba. Major. Hop. Nie da się. Ale dobra, już brawa. A co to zrobić?
do tego pytanie jest zadanie. Wujek Janek. Brawo dla wujka Janka. No. I nie zapominajmy o gospodarzu. Brawo. Major nic nie zrobił tutaj. Krzysiek. To brawa. Ja słyszałem, że ktoś mnie wygonił, tak? Proszę nagrać. Prawda. Na Majora kanale. Dzień dobry Państwu. Kochani moi. To co słyszałem, Major powiedział, to was oszukał, okłamał. Jak oszukał, okłamał? Major przebyło większą część w lesie. O, w lesie. Wącha rozpuch. Tak, gówno prawda. Już zaczynasz? Jest co? To chcę, jak bór mnie wypalić z domu. Ty pójdziesz, no, człowieku. Nie pójdziesz. Kamery usunę. I nie będziesz tutaj skakać z gębu do mnie. Nagrywacie. Ale to się nie kłóćcie, panowie, dzisiaj. Nie kłóćcie się, panowie, taka dzisiaj. Miła Janek. Już dzisiaj może bez kłótni. To super. Kto? Ale panie Krzysztofie. Powiedziałem, że bierzesz głos? Rzeczki w górę. To ja rządzę chyba, nie? Tak. To prezydentem jesteś? Bo to moje posiady, zgadza się? To zaraz mnie. Niektóre osoby mogą opuścić. Jak będą do mnie źle się zachowywać. Rozumiane? Rozumiem. Bez zabierania głosu proszę się nie odzywać. I to co major powiedział, to jest ze strony majora kłamstwo. Niech tu powie człowiek, który zna majora. Razem współpracował, razem zażywał, razem wszystko. To jest prawda! Przepraszam bardzo. Jaka mówię? Teraz do was. A ty coś tam nie. Niedawno przyszedł zabrudzony, zaśmierdzony. Zabrudzony, zaśmierdzony. Zawąchany przez rozpuch. Rozpuszczalny kitro. Niepotrzebnie ja tobie życie ratowałem. Tak! To jest cała prawda. No panowie, no już. Grzesiek, powiedz, czy ja kłamie? Tajemnica obowiązuje. Nie. Powiedz, czy ja kłamie, czy nie to, co ja powiedziałem. No wszyscy wiedzą, no, jak jest. Powiedz głośno. Wącha rozpuszczalnik? W tej chwili nie widać. Nie, ale wąchał? Byłeś nie raz u nas. Słyszałeś, że... Jest przeszłość, no pewna. Ale... No każdy ma prawo się napędzić. Dawał słowa nawet. Dla Pawła z Warszawy. Dawał słowa jeszcze dla ludzi innych. Niedawno byli. Pytam majorze, gdzie twoje słowa te? Dobra, dziękuję bardzo. Weź wyłączaj. Nie wyłączaj. Jak nie? To nie wyłączaj. To ja swoją kamerę teraz. Ja ze swoją nagram. Prawdę. Powinieneś płacić. Cało. I skończy się z takim kłamstwem i bicie brawa. To już nie wiadomo kogo. To już dzisiaj panowie się nie kłóci. Czy jesteście ludzie rozumni, czy niektórzy ponakładali okularki czarne? Tylko pozmieniali twarz. Umiecie twarz zmieniać. No już porządek został zaprowadzony. To już mówię, panowie dzisiaj się nie kłóci. To już dzisiaj. I szanowni państwo, to już... możecie nagrywać na swoje komórki, pozwalam. Wyłączę. To co ja... Nie! To co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek, Janek Kościół. Żeby nie ten człowiek, co teraz stoi przy mnie. I mnie nie pomógł. To ten, co stoi z tyłu. Dobra. Zero. Ja wyprowadzę się. Tak. Zero! Jeszcze raz mówię. Prosiłem jego, nie raz. On miał być moim opiekunem. Tak, i nie będę. Gdzie to opiekunstwo z jego strony? Pytam dobra, was. Dobra, dziękuję, weź wyłącz. Takie opiekunstwo, on nawet drzewa nie umie rąbać. Nawet piły nie umie uruchomić mechanicznej. Ten człowiek to... Widzieliście, jak drzewa rąbię. Świetnie rąbię. Przyniesie piłę, maszynę, to on uruchomi i pilarkę. Spalinował jaką chcesz. Już nawet Janek, stojący w dziwnej kobiecej koszulce, wyczuwa, że te spontaniczne expose nazbyt się przedłuża, ale Konon brnie dalej w zaparte. No, panowie, dzisiaj ale nie czas na powiem tak, już. Jeżeli jeszcze raz będzie go ha, 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 z waszej strony,
To nie będę się tak trzeć. Zrozumiane? Tak, tak jest. Proszę się zachować kulturalnie na moim placu. Zrozumiane? Bo tu ja rządzę, a nie ktoś inny. Zrozumiane. Hej, absolutnie. Ja widzę, że jedna osoba chce opuścić. Już wiem, która. Ja już doprowadzę do porządku. Ja już wiem, która. Bo to dużo alkoholu masz u siebie, tak? Dziewczyna, wystąp tutaj. Cicho. Wystąp! Już powiedziano, wystąp! Nie krzyczy. Obiecałaś coś? Obiecałam. A co? Że będę się zachowywać, przepraszam. A jak się zachowujesz? Chcesz tam? Nie. Wyjść, to możesz opuścić. On ja już opilnuję. Grzesiek, zostanie, a ty pójdziesz. No i opilnujemy, spokojnie. Ja już biorę ją pilnować, zacznę. Aż ty. W domu to zobaczysz. Krzychu, daj no. No, dzisiaj nie czas na kłótnie. No. My bardzo dziękujemy. Przeciągłaś zabrania? Ale ja się zapytałem. Przepraszam, ale prosiłem. Jeden nerwuj się. To już, tam. Dobrze. Panie Krzysztofie, ale może jakiś miły akcent na koniec i zakończymy nagranie, bo już drugi materiał. Nie ma miłego akcentu dla mnie dzisiaj. Dlatego wiem, że podnosisz palce, że zaraz pozwolę. Nie ma miłego dla mnie akcentu, że ktoś zrobił dla mnie. Mnie. Jak tak powiem, ludzie przychodzi multum, czy ja ich was zapraszałem też nie. Nikogo. Nie było przez moje expose powiedziane. A jak wy jesteście, jak powiem, jołbami, niech rzeczy przepraszam, to trudno się mówi. Jak nie macie w głowie rozumu, ale to trudno. To trudno. 1 lipca 2019 prosto z mostu.pl opiszę całość zajścia z sugestią, że na grillu u Kononowicza byli nieletni pod wpływem alkoholu. Jest to oczywiście nieprawda. Jedyną osobą niepełnoletnią była niejaka żołnierka, która alkoholu podczas grilla nie używała. Trzeba podkreślić, że pan przewodniczący jak zwykle zadbał o wszystko i przed wejściem sprawdził wszystkim dowody. Więc nie ma mowy o jakiejś alkoholizowanej młodzieży na szkolnej 17. No ale cóż, po co odnosić się do faktów, skoro można napisać: wielu z nich wyglądało na nieletnich, widać było znaczne ilości alkoholu. Przecież to brzmi tak sensacyjnie, prawda? Jakiś geniusz w komentarzach nawet sugerował zaangażowanie uwagi w reportaż o panu prezydencie. Noc 1 na 2 lipca. Bramy szkolnej zostają zaplombowane. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.